Dołącz do nas na Patronite i Discordzie. Linki w opisie pod filmem. Po raz kolejny sprawdzał zawartość plecaka. Nie miał pewności, który. Być może trzeci albo czwarty. Jak to jest? Przeglądał go już tyle razy, a dalej nie opuszczało go wrażenie, że czegoś zapomniał. Zdarzało się to zawsze, gdy miał wybierać się gdziekolwiek. Czy to w odwiedziny do rodziców, czy to podczas pakowania przed wyjazdem na wakacje, czy jak to miało miejsce teraz, przed wyprawą do kolejnego opuszczonego miejsca. Wziął głęboki oddech. Zamknął oczy, po czym jeszcze raz zlustrował sobie wszystko. Apteczka? Jest. Multitool? Jest. Zapasowa latarka? Jest. Prowiant? Jest. Wliczał sobie to jeszcze kilkukrotnie, w końcu wzruszając ramionami. Najwyraźniej miał wszystko. Starał się przypomnieć sobie, czy kiedykolwiek zabrakło mu czegoś na jednej z wypraw. Bez rezultatu. Musiał się po prostu pogodzić z tym irytującym przeczuciem. Znając jego szczęście, tej właśnie rzeczy zabraknie mu w sytuacji kryzysowej, kiedy ten nieznany przedmiot będzie najbardziej potrzebny. Zapiął plecak, po czym zarzucił go sobie na ramię. Gotowy? Zapytał jego współlokator Dawid, opierający się o blat kuchenny. Myślę, że tak. Odparł Wojtek bez przekonania. Słysząc jego wahanie, przyjaciel przetarł twarz z irytacją. Czego tym razem zapomniałeś? Powiedział zniecierpliwiony. Stanowczo za często musiał czekać, aż jego kumpel zbierze się do wyjścia. Zawsze ta sama wymówka. Wojtek wzruszył jedynie ramionami. Po czym obejrzał się w stronę swojego pokoju, jak gdyby tam miała kryć się odpowiedź. Ku zaskoczeniu nikogo zobaczył tam jedynie niepościelone łóżko i kilka plakatów na ścianie. Nie mam pojęcia. Odrzekł zrezygnowany, odwracając się z powrotem do Dawida. Jego kumpel na te słowa jedynie westchnął przeciągle. No dobra, jak czegoś faktycznie zapomniałeś, to pożyczę ci ze swoich. A teraz zabieraj resztę swojego złomu i idziemy. Na te słowa skierował się do wyjścia. Jakby co, czekam w samochodzie. Wojtek rozejrzał się po pokoju. Salon połączony był z niewielką kuchnią. Ich granice tworzył postawiony w poprzek blat kuchenny, pod którym umieszczono kilka szafek. Mężczyzna podszedł do blatu, po czym zabrał leżący na nim pusty futerał oraz latarkę czołową. Rozejrzał się, szukając swojego noża. Po chwili znalazł go w zlewie pod ścianą na prawo. Ostrze było ubrudzone resztkami kurczaka. Wojtek pokręcił głową. Oczywiście Dawid był zawsze pierwszy do krytykowania zakupu tego sprzętu. Ile to on razy usłyszał z ust kumpla, że srogo przepłacił. Wydał w końcu bagatela 300 zł. Za taką cenę mógłby kupić 10 zwykłych ostrzy, które byłyby pewnie równie dobre. Ale jak przyszło co do czego i Dawid musiał coś pokroić lub przeciąć, to jakoś zawsze używał właśnie tego konkretnego noża. Wojtek umył go w ciepłej wodzie. Wysuszył oręcznik papierowy, po czym rzucił okiem na efekt. Na ostrzu widać było już pewne ślady używania. Zaś rękojeść była wytarta. No ale cóż, to narzędzie z pewnością nówką nie było. Zabrudzeń jednak też już nie było. Nie czekając dłużej, Wojtek włożył nóż z powrotem do futerału. Wyszedł na korytarz, zamykając za sobą drzwi mieszkania. Gdy dotarł do klatki schodowej, nacisnął przycisk windy. Ta zjechała po kilkunastu sekundach. Wszedł do środka. Potem zjechał na parter. Gdy był już na zewnątrz, zaczął szukać wzrokiem samochodu Dawida. W końcu go wypatrzył.
Granatowy Ford Mondeo z 2005 roku. Stał zaparkowany kilkadziesiąt metrów dalej. Wojtek ruszył w jego kierunku. Jego kumpel był bardzo dumny z tego auta. Był to bowiem pierwszy wóz, na jakiego zarobił zupełnie sam. Mimo że nie trącił nowością, całkiem dobrze się nim jeździło. Przynajmniej jak na jego wiek. Mężczyzna otworzył drzwi od strony pasażera. Wgramolił się na fotel. Plecak zaś rzucił na tylną kanapę. Wnętrze było nieco zapuszczone. Tu i ówdzie leżało kilka papierków. Deska rozdzielcza była trochę zakurzona. Poza tym Wojtek miał wrażenie, że siedzenie, na którym siedział, odrobinę się lepi. Jak na dumę, którą jego przyjaciel otaczał tę maszynę, sprzątał ją zdecydowanie za rzadko. Coś ty tyle robił, do cholery! Z głosu Dawida nie znikało zniecierpliwienie. Wojtek posłał mu lodowate spojrzenie. Szukałem noża, którego ty używałeś do krojenia kurczaka i wsadziłeś do zlewu. Trzeba mi było powiedzieć, że go zabierasz. Albo jak go już używasz, to przynajmniej odłóż na miejsce. Zapiął pas, po czym dodał: a jeśli jeszcze raz zaczniesz mi nudzić o zmarnowanej kasie, to przysięgam, że cię nim potnę. Jedźmy już. Na twarzy Dawida zagościł przelotny uśmiech. Przekręcił kluczyki w stacyjce. Silnik zaskoczył. Kilka minut później wyjechali już z parkingu osiedlowego na jedną z głównych ulic. Wojtek oparł głową o zagłówek. Nie wiedzieć czemu, jazda samochodem zawsze go usypiała. Tym razem nie było inaczej. Coś jednak nie dawało mu spokoju. Wiesz coś więcej o tym miejscu, do którego jedziemy? Bo prawie nic mi nie powiedziałeś. Dawid milczał przez chwilę. W sumie to ja też niewiele wiem. Znaczy... Podrapał się prawą ręką po karku, lewą dalej trzymając kierownicę. Na forum, gdzie o tym czytałem, było mało konkretów, ale myślę, że warto. Wojtek odwrócił się w stronę kolegi. Jak to mało konkretów? To jaką mamy pewność, że to miejsce w ogóle istnieje? Spoko, sprawdziłem to na Google Maps. Jak? Dopytywał Wojtek, a w jego głosie słychać było jeszcze większą dezorientację. Włączyłem widok satelitarny i przeszukałem nieco teren, gdzie miał się znajdować ten budynek i znalazłem jakiś odizolowany dach. To pewnie o niego chodziło, bo był dość spory. Mało tego, nie prowadzi tam żadna widoczna droga, więc małe ryzyko, że to pomyłka. W okolicy nie widziałem żadnych innych zabudowań. A co jeśli to po prostu jakaś odizolowana posiadłość, a ty łyknąłeś jakieś bzdury jak młody pelikan? Ktoś mógł sobie robić jaja. Wątpię. Nikt nie chciałby mieszkać na takim zadupiu. Do najbliższej mieściny jest dobre kilkanaście kilometrów. Zresztą, jeśli faktycznie będzie to jakiś dom, zawsze możemy odjechać. Chyba nas nie rozstrzelają za samo podjechanie pod bramę, co nie? Wojtek odetchnął przeciągle, dając ostatecznie za wygraną. No dobra, a co dokładnie o tym pisali? No, pisali, że to opuszczony szpital psychiatryczny. Podobno zamknęli go w 1991 z powodu nierentowności czy czegoś w ten deseń. Mało ludzi zna to miejsce ze względu na jego położenie. Placówka działała podobno od 68 i była jednym z nielicznych tego typu obiektów w tamtej okolicy. Tyle wiem. Wiesz, że to jest cholernie grubymi nićmi szyte, co nie? No niby tak, ale sprawdzić zawsze warto. Jakieś opowieści o duchach? Dopytywał ironicznie Wojtek. Podczas swoich wypraw do opuszczonych miejsc jak dotąd nie doświadczyli żadnych zjawisk paranormalnych. No, może poza jedną sytuacją, kiedy odwiedzając jeden z jakoby nawiedzonych zagajników, Wojtka udziobało zaskakująco dużo pająków, z czego owy las podobno słynął. Czy można to jednak klasyfikować jako coś nadnaturalnego? Nie, raczej nie. No i tu cię zaskoczę, bo tym razem nie usłyszałem żadnych straszaków. To właściwie czemu tam jedziemy, skoro teoretycznie nic się tam nie dzieje? Opuszczone szpitale już odwiedzaliśmy, to prawda, ale ten jest odosobniony i mało zbadany. Więc możliwe, że zobaczymy coś nowego. Być może jako pierwsi. Możliwe i być może to słowa klucze.
No ale zdaje się na ciebie, obyś się nie mylił. Ewentualnie postawisz mi kepsa na mieście. Zresztą to nie ja płacę za wachę. Może być. Na tym ich dyskusja się zakończyła. Wojtek ponownie oparł głowę o zagłówek, po czym zamknął oczy, zapadając w sen. Nie wiedział, ile minut upłynęło, kiedy obudziło go szturchnięcie w ramię. Nie śpi! Jesteśmy w okolicy. Szukaj wjazdu. Będzie chyba gdzieś po twojej stronie. Wojtek ziewnął, po czym skierował senny wzrok za okno, starając się wypatrzeć jakąś drogę. Przed sobą widział nieprzerwaną ścianę gęstych krzaków i drzew. Jechali około 50 km na godzinę, więc teoretycznie powinien coś zobaczyć. Mijały kolejne minuty, a on nadal nic nie dostrzegł. Już miał mówić Dawidowi, że to bez sensu, kiedy w końcu coś zauważył. Czekaj! Powiedział, gdy minęli to, co w jego mniemaniu było właśnie drogą. Cofnij parę metrów. Dawid wrzucił wsteczny. Znajdowali się na bardzo rzadko uczęszczanej drodze, to też nie było problemu z cofaniem. Odjechał z 20 metrów do tyłu i w końcu on również dostrzegł przerzedzenie w ścianie drzew. Myślisz, że to to? Zapytał Wojtek, odwracając się w stronę kolegi. Nie wiem, w latach 60. nie stawiali chyba jeszcze asfaltu, nie? Nie mam pojęcia. Odparł jego towarzysz, odwróciwszy wzrok z powrotem na swoje znalezisko. Nic innego w okolicy nie ma. Dawid w odpowiedzi tylko wzruszył ramionami. Ford wtoczył się na porośniętą, niską trawą drogę. Jechali w ślimaczym tempie. Dawid nie był pewien, czy wśród tych chwastów nie ma jakiegoś dołu czy koleiny. Nie chciałby rozwalić sobie tutaj zawieszenia. Ford miał już swoje lata. Po około 100 metrach droga skręcała w prawo. Kolejne 30 metrów, a rosnąca wszędzie trawa została zastąpiona betonowymi płytami. Obaj mężczyźni spojrzeli na siebie ze zdziwieniem. Jaki sens miało położenie takiej nawierzchni dopiero tutaj, tak daleko od głównej drogi? Cóż, może po prostu zamknięcie placówki spowodowało zakończenie budowy na tym etapie. W końcu mogli przyspieszyć. Trasa między drzewami była wyjątkowo kręta. Co rusz musieli skręcać to w prawo, to w lewo. Po dobrych 15 minutach kluczenia po lesie dotarli do łukowatej bramy. Była szeroka na 5 metrów, wykonana z metalu noszącego liczne ślady korozji. Po obu jej stronach rozpościerał się wysoki na 3 metry mur, również noszący ślady upływającego czasu. Co rusz widać było odłupany tynk, zza którego wyłaniały się stare, pokryte mchem cegły. Dachówki pokrywające jego szczyt w kilku miejscach odpadły i leżały teraz w kawałkach pośród trawy. Wojtek pociągnął za klamkę. Następnie wyszedł z auta i natychmiast zaczął lustrować bramę, mury, a później jego wzrok spoczął na rozpościerającym się za nimi budynku szpitala. Dawid zrobił to samo. Przez chwilę stali w milczeniu, wsłuchując się w dźwięk liści, zakłócany od czasu do czasu przez krakanie wron. Powietrze w tym miejscu było bardzo czyste. W końcu Wojtek otrząsnął się z odrętwienia. Otworzył tylne drzwi. Zabrał plecak z kanapy i założył na plecy. Latarkę czołową trzymał w kieszeni swojej brązowej kurtki. Wkrótce jego przyjaciel poszedł w jego ślady i też zabrał swój sprzęt. Skinęli na siebie na znak, że są gotowi, po czym ruszyli w stronę bramy. Będąc już pod ogrodzeniem, dostrzegli leżący u jej stóp zardzewiały łańcuch i zniszczoną kłódkę. Najwyraźniej nie byliśmy pierwsi, stwierdził Dawid nieco zawiedzionym tonem. Podniósł stare żelastwo i przyjrzawszy się dodał: przecięte chyba nożycami do metalu. Nieźle. Mówiąc to, wyrzucił je w krzaki. Wojtek złapał za skrzydło bramy. Ta wydała przy tym przeciągłe, metaliczne jęknięcie. Pomóż mi. Dawid chwycił za przerdzewiałe pręty. Na trzy. Raz, dwa, trzy! Obaj spięli mięśnie, pociągając za oba skrzydła.
Te stawiały jednak zacięty opór. Przerdzewiałe zawiasy skrzypiały, przyprawiając obydwu ociarki. Jednak po kilku sekundach brama powoli zaczęła ustępować. Centymetr po centymetrze. W końcu otworzyły się na tyle, by mogli bez problemu przejść. Gdy pokonali pierwszą przeszkodę, weszli na teren szpitala. Przed nimi rozpościerał się spory pas zieleni. 20 lat odcisnęło swoje piętno również na roślinności, która nie trzymana w ryzach bujnie obrosła cały teren. Pośród wysokiej po kolana trawie dało się dostrzec kilka większych krzewów. Te rosły głównie pod wysokimi, rozłożystymi drzewami. Były to buki i topole. Szli powoli, obrzucając wzrokiem cały teren. Gdzieniegdzie dało się zobaczyć stare ścieżki, które także nosiły znamiona upływającego czasu. Część betonowych płyt była wbita, inne z kolei zapadły się. Wojtek dostrzegł jeszcze coś, co kiedyś było zapewne jedną z drewnianych ławek. Jej kamienne nogi porośnięte były mchem. Same deski zaś wyglądały, jakby miały się złamać pod minimalnym naciskiem. Budynek, który wznosił się z przodu, nie był wykonany na typową komunistyczną modłę. Nie był to surowy, szary prostopadłościan z płaskim dachem. Okiennice były wysokie. Ściany je otaczające posiadały rzeźbienia. Jednak nawet w nich dało się dostrzec liczne pęknięcia i ubytki w tynku. Część z okiennic była zakratowana. Samo wejście znajdowało się na 3-stopniowym podwyższeniu. Pod ścianami swego czasu rosły zapewne rośliny ozdobne. Teraz był to kolejny zarośnięty pas traw. Spory fragment prawego skrzydła szpitala obrósł bluszcz. Dach nie był zaś płaski, lecz czterospadowy i trzymał się bardzo dobrze. Jedynie w kilku miejscach widać było niewielkie ubytki dachówek. Całość prezentowała się wyjątkowo okazale. Mówiłeś, że kiedy ten szpital zaczął działać? Spytał Wojtek, cały czas wędrując wzrokiem po okolicy. W 68. Odparł Dawid, który również był zaabsorbowany podziwianiem budynku. Za komuny takich nie budowali. Jesteś pewien? Tak pisali na forum, nie wiem. Może budynek zbudowano wcześniej, a później został po prostu zawłaszczony i przekształcony w szpital. Możliwe, przyznał jego towarzysz. W końcu w czasach PRL upaństwawianie prywatnych majątków było zjawiskiem nagminnym. Możliwe więc, że i mieszkańcy tego domu padli ofiarą tych praktyk. Weszli po schodach i stanęli przed drzwiami wysokimi na dobre 2,5 metra. Drewno i tu nosiło już ślady czasu. Wojtek nacisnął klamkę. Wrota jednak pozostawały zamknięte. Spojrzał na przyjaciela z wyrazem rezygnacji. Co teraz? Dawid stał chwilę zamyślony. Na jego twarzy pojawił się szelmowski uśmiech. Czekaj, spróbujmy starym, sprawdzonym sposobem. Dawid złapał za rączkę oburącz, po czym zapierając się nogami ze wszystkich sił pociągnął ją do siebie. Rozległ się trzask pękającego drewna. Metal zaskrzypiał, ale ostatecznie zamek nadgryziony zębem czasu ustąpił. Kilka metalowych części drewnianych wiórów spadło na ziemię. Mężczyzna odwrócił głowę w stronę zaskoczonego kumpla. No to czym chata bogata? Powiedział z dumą Dawid, po czym wszedł do środka. Wojtek, dalej lekko zszokowany, wkrótce do niego dołączył. Ja nie chcę, kurwa, wiedzieć, gdzieś ty ten sposób sprawdzał, do cholery. Uprzedzaj następnym razem. Ich oczom ukazał się spory hol. Światło wpadające przez okna podświetlało latający w powietrzu kurz. Gwałtowne otworzenie drzwi zapewne poderwało w górę większość nagromadzonego na podłogach brudu. Przed nimi znajdowała się niewielka lada, prawdopodobnie pełniąca kiedyś funkcję recepcji. Za nią usytuowano szerokie schody, które w połowie wysokości na pierwsze piętro rozdwajały się na dwoje, prowadząc na antresolę. Po stronie wejścia na prawej i lewej ścianie znajdowały się kolejne drzwi. Ciekawe, czy ci goście, co zdjęli ten łańcuch z bramy, też tu weszli? Zastanawiał się na głos Dawid. Nie wiem, może nie znali twoich sprawdzonych sposobów, albo po prostu nie chcieli niszczyć drzwi. Dawid westchnął.
No dobra. Ja idę na lewo, ty na prawo. Zarządził Wojtek. Daj mi znać, jak coś zna... Kurwa! Westchnął, uderzając się w czoło. Nie wziąłem pieprzonych krótkofalówek! Dawid ostentacyjnie pokręcił głową. Ech, masz szczęście, że ja o nich pomyślałem. Zdjął plecak i przeszukiwał przez moment jego zawartość, by po chwili wyjąć urządzenie i podać kumplowi. Z jego twarzy nie znikał ironiczny uśmiech. Wojtek odebrał sprzęt. Ruszył w stronę lewych drzwi, naciskając klamkę. Drzwi okazały się być otwarte, choć ich otworzenie wymagało sporego wysiłku. Tutaj także czas nie oszczędził zawiasów. Jego oczom ukazał się długi korytarz. Szyby miały mętny kolor. Ku zaskoczeniu mężczyzny nie panował tu jakiś specjalny zaduch. Zapewne dzięki ubytkom w oknach. Odłamki szkła co parę kroków chrzęściły pod podeszwami butów. Nie było tu jednak praktycznie nic interesującego, nie licząc jednego przerdzewiałego wózka stojącego krzywo parę metrów dalej. W powietrzu unosiły się drobiny kurzu. Ściany były wyblakłe i popękane, zaś pył będący zapewne pozostałością farby zbierał się w kątach. Wojtek słyszał parokrotnie o towarzyszącej takim miejscom atmosferze grozy. Wrzaski chorych psychicznie miały wdzierać się w ściany niczym w gąbkę, by po latach dalej straszyć odwiedzających upiornym zawodzeniem. Nic takiego jednak się nie działo. Wokół panowała cisza, czasami przerywana szumem roślinności czy piskami jakiegoś ptaka na zewnątrz. Zajrzał do pierwszej sali. Okazała się równie pusta jak korytarz. Z kolejnymi było podobnie. Sporych rozmiarów zniszczone pomieszczenia wypełnione kurzem i dziwnymi roślinami, przyprawiającymi okichanie rosnącymi w tych bardziej wilgotnych miejscach. W kilku pokojach natknął się jeszcze na ramy do łóżek, także nadgryzione zębem czasu, winnym stos ubrań. Podszedł bliżej, ale gdy tylko dobiegł go nieznośny smród zgnilizny, natychmiast się wycofał. Z goryczą stwierdził, że to znalezisko będzie prawdopodobnie najciekawszym, na jakie się tu natkną. Zrezygnowany ruszył wolnym krokiem w kierunku recepcji. Nagle przypięta do szelki plecaka krótkofalówka zatrzeszczała, a z głośnika wydobył się nieco zniekształcony głos Darka. Ej, Wojtek, chodź tu, coś znalazłem! Natychmiast przyspieszył marsz. Po kilkunastu sekundach był już w prawym skrzydle szpitala. Co to jest? Zapytał, będąc paręnaście metrów od kumpla. Ten pokazał z ekscytacją na stojące przed nim mosiężne metalowe drzwi. Przy klamce znajdował się spory rygiel. Ku jego zaskoczeniu nie były nawet specjalnie zardzewiałe. Patrz, kłódka! Dawid wskazał sporej wielkości skobel na wysokości mosiężnego uchwytu. Wisiała na nim kłódka sporych rozmiarów. Pomimo kolejnych śladów korozji, wyglądała na solidną. Przechodzący przez oczka metalowy łuk również do najcieńszych nie należał. Ktokolwiek to założył, chciał mieć pewność, że nikt nie wejdzie do środka. Wojtek przez chwilę patrzył na kumpla jak na idiotę, po czym zaklaskał powoli. No brawo, kurwa! Pani przedszkolanka byłaby z ciebie dumna. Tak, to faktycznie jest kłódka. Dawid posłał mu mordercze spojrzenie. Łahaha, śmieszne w cholerę. Nie jesteś ciekaw, co zabezpiecza to żelastwo? Zaakcentował ostatnie słowo, teatralnie wskazując na blokadę. Wojtek wzruszył ramionami. Być może, ale to nie jest jakiś chiński badziew, sam widzisz. Gołymi rękami chcesz to otwierać? Wojtek spojrzał na futerał przy pasku. Nożem raczej też nie da rady. Dawid uśmiechnął się tajemniczo. Poczekaj tu chwilę. Powiedział, ruszając w kierunku wyjścia. Wojtek odprowadził go wzrokiem, a gdy kumpel zniknął za drzwiami, ponownie spojrzał na wiszący przy drzwiach metalowy bloczek. W głowie kołatało mu jedno pytanie. W jaki sposób on zamierza to otworzyć?
Nosi w samochodzie nożyce do cięcia metalu, czy jak? Wojtek ponownie spojrzał w kierunku holu. Następnie zaś wyjrzał na zewnątrz przez jedną z wybitych szyb. Zaczął się zastanawiać. Czy budynek, który przyszło im zwiedzać, na pewno jest szpitalem psychiatrycznym? Niby były tu jakieś kraty w oknach, ale jednocześnie wielu rzeczy tu nie było. Placówka była wyjątkowo mała. Brakowało tu izolatek dla co bardziej kłopotliwych pacjentów, pralni, pokoju dla lekarzy i personelu, świetlicy, choć być może jedna znajdowała się na piętrze. Wtedy jednak znów zmniejszyłaby się liczba pokoi. Gdyby Wojtek miał zgadywać, prędzej nazwałby to miejsce jakimś skromnym sanatorium niż szpitalem psychiatrycznym. Usłyszał kroki. Odwrócił się i zobaczył Dawida. W prawej ręce trzymał łom, w lewej zaś niewielkie papierowe pudło. No ty chyba sobie jaja robisz. Nosisz kurna łom w samochodzie? Po jaką cholerę? W odpowiedzi Dawid tylko wzruszył ramionami. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Na jego twarzy pojawił się szelmowski uśmiech. Ciekawe do czego, pomyślał Wojtek, jednak nie powiedział tego na głos. Kiwnął za to głową w kierunku paczki. A to? A to jest paczka petard, która została po ostatnim Sylwestrze. Zawieruszyła się gdzieś w bagażniku i teraz ją znalazłem. Myślisz, że jakąś tam petardką rozwalisz tę kłódkę? To naprawdę mocne gówno. Testowaliśmy je ze znajomymi na Sylwestra. Żałuj, że cię wtedy nie było. Mówię ci, poradzi sobie z 20-letnią kupą żelastwa. Zapewnił, odkładając łom pod ścianę. Podszedł do drzwi. Położył petardę na skoblu, upewniając się, że nie spadnie. Wyjął z kieszeni zapalniczkę, po czym podpalił ląd. Dobra, cofnij się, powiedział do Wojtka, żwawym krokiem ruszając w przeciwną stronę korytarza. Jego kumpel był tuż za nim. Po paru sekundach powietrze przeszło ogłuszający huk, spotęgowany pustymi ścianami korytarza. Wojtek odruchowo przyłożył dłonie do uszu. Przez krótką chwilę jedyne, co słyszał, to przeciągły pisk. Odwrócił się i szybko pokonał drogę dzielącą go od źródła huku, by lepiej przyjrzeć się dziełu zniszczenia. Miejsce, w którym 15 sekund temu znajdowała się petarda, pokryte było niewielką warstwą sadzy. Powierzchnia drzwi zaś wgniotła się nieco do wewnątrz. Resztki kłódki spoczywały rozrzucone na wszystkie strony u stóp mężczyzny. Ciężko było poznać, co było elementem zamka, co obudową, a co łukiem przechodzącym przez ogniwa skobla. Dawid poklepał kumpla po plecach. Widzisz? Mówiłem, że to nie byle popierdółki. Skubane mają kopa, stwierdził z nieukrywaną satysfakcją. Nie tracąc więcej czasu, złapał oburącz za metalowy uchwyt, który jakimś cudem nie uległ uszkodzeniu w czasie eksplozji. Z drugiej strony, co miałoby się tu zniszczyć? W końcu spory metalowy kwadrat został najzwyczajniej przylutowany do drzwi. W sumie lepiej. Zwykła klamka zapewne odleciałaby gdzieś na drugą stronę korytarza. A tak zawsze mogli przynajmniej spróbować wejść do środka. Pierwsze próby ruszenia wrót okazały się bezowocne. Dawid spróbował jeszcze parę razy szarpnąć, jednak to też nie przyniosło rezultatów. W końcu wyraźnie poirytowany, oparł nogę o ścianę, po czym wytężył mięśnie po raz ostatni. W końcu drzwi otworzyły się odrobinę, wydając przy tym przyprawiający o ciarki dźwięk szurania o podłogę. Wojtek skrzywił się. Gorsze od tego mogłoby być tylko rozrywanie styropianu. Nie stój jak chuj o poranku, tylko mi pomóż do cholery! Warknął poirytowany Dawid. Na jego czole pojawiły się krople potu. Mimo połączenia sił, mocowanie się z topornymi metalowymi wrotami trwało niezwykle długo. Każdy centymetr okupiony był bardzo dużym wysiłkiem. Do tego stopnia, że gdy luka stała się na tyle szeroka, by mogli przez nią przejść, obaj z trudem łapali oddech. Dawid wyjął z plecaka wodę. Otarł pot z czoła, podniósł butelkę do ust i pociągnął kilka sporych łyków.
Otarł wargi, po czym podał kumplowi. Ten podziękował skinieniem głowy i sam zaspokoił pragnienie, opróżniając butelkę do dna. Następne minuty spędzili w ciszy, regenerując nadwątlone siły. No dobra, zakładaj czołówkę i schodzimy tam. Zarządził Dawid i po chwili obaj byli gotowi. Wojtek szedł przodem. Latarka, którą założył, potrafiła świecić z siłą 70 lumenów. Była więc w stanie oświetlić odległość plus minus 50 metrów na maksymalnej mocy. Na razie nie było to potrzebne. Po prawej i lewej znajdowały się ściany. Przed sobą zobaczył dość szerokie schody. Z 4 metry dalej widać było platformę, z której na lewo znów wiodła kolejna krótka sekwencja stopni. Szybko je pokonali, a gdy byli na dole, rozejrzeli się wokół. Pomieszczenie, w którym się znaleźli, miało kształt 5-metrowego sześcianu. Ściany wykonano z betonu. Podłoga zaś wyłożona była szarymi, kwadratowymi płytkami. W lewej ścianie znajdowało się wejście do kolejnego korytarza, szerokiego na 3 metry i wysokiego na 2. Wojtek uśmiechnął się pod nosem. Jeśli sam budynek nie został zbudowany za czasów komuny, to ta piwnica z pewnością. Podeszli do wejścia tunelu. 2 słupy światła wędrowały po ścianach i suficie, odsłaniając szarawe kolejne betonowe ściany oraz kilka par metalowych drzwi po obu stronach. Pod łukowatym sufitem zamontowano prostokątne lampy. W niektórych miejscach widać było wyróżniające się kolorem plamy i nacieki, będące zapewne koloniami wszelkiej maści pleśni i porostów. Zdołali nawet dostrzec koniec korytarza, a tam, jakżeby inaczej, kolejne mosiężne wrota. Powietrze było wilgotne i niemal czuć w nim było czas i zepsucie. Cały urok znajdującego się nad nimi budynku natychmiast się ulotnił. Wojtek złapał za klamkę pierwszych drzwi na lewo i energicznie pociągnął. Spodziewał się, że naznaczone zębem czasu zawiasy i tutaj stawią zacięty opór. Otworzyły się jednak dużo łatwiej niż te na górze. Mężczyzna zastanawiał się, co za chwilę zobaczy. Izolatkę? Kostnicę? Magazyn? Nic z tego. Pomieszczenie, które ukazało się jego oczom, okazało się być zupełnie puste. Wszystko wyglądało tak samo jak na korytarzu. Jedyną różnicą były wystające ze ścian kable, częściowo pozbawione izolacji. Kiedyś było to zapewne pomieszczenie techniczne albo pralnia. Wspólnie sprawdzili wszystkie pozostałe pomieszczenia. Wyglądały jednak prawie identycznie, jeśli nie liczyć innego rozłożenia plam grzybów i liczby wystających przewodów. Personel był najwyraźniej zobligowany do zabrania ze sobą wszystkiego, co nie jest przymocowane do podłogi. Pozostało im jedynie sprawdzić drzwi na końcu korytarza. Gdy znajdowali się już przed kolejnymi stalowymi wrotami, Darek westchnął z dezaprobatą. Ech, czy ludzie projektujący ten przybytek mieli jakiś fetysz na punkcie metalowych drzwi? Nie zdziwiłbym się. Odparł Wojtek głosem kompletnie pozbawionym entuzjazmu. Chcemy je otwierać? Wojtek zwrócił wzrok na początek korytarza. W pierwszym pomieszczeniu nadal było widać niewyraźne smugi światła z zewnątrz. Nie po to męczyliśmy się tyle z tamtymi, by teraz od tak stąd wejść. Naprawdę myślisz, że będzie tam coś więcej niż kolejny pusty pokój? Nie wiem, ale nikt nie zamykałby na kłódkę pustej piwnicy, bo i po cholerę. Coś musi tam być. Zakończywszy dyskusję, zabrali się do otwierania wrót. Te dla odmiany okazały się równie oporne jak te na górze. Parę minut spędzili konsekwentnie poszerzając szpary o kolejne centymetry, rzucając co rusz kilkoma wulgaryzmami. Gdy już zdołali wejść do kryjącej się za mosiężnym wejściem przestrzeni, ukazał się im kolejny korytarz, schodzący nieco w dół z taką samą aranżacją. Z tym, że na jego końcu mniej więcej na środku ściany znajdował się dziwny, prostokątny otwór. Podeszli bliżej i wkrótce zrozumieli, że tunel nie kończył się tutaj, lecz zakręcał pod kątem prostym w prawo.
prędko pokonali dzielący ich od niego dystans, po czym zilustrowali, co znajduje się dalej. Kolejne kilkadziesiąt metrów pustej przestrzeni, na której końcu znajdowały się, a jakże, następne żelazne wrota. Żaden z mężczyzn jakoś się temu nie dziwił. Wszystko skąpane było w ciemności. Wokół panowała martwa cisza. Po plecach Wojtka przeszedł dreszcz niepokoju. Dawid zajrzał przez otwór. Latarka oświetliła następne niewielkie pomieszczenie. Tym razem nie było ono całkowicie puste, bowiem w jednym z narożników dostrzegł jedną przerdzewiałą skrzynię. Co to jest? Wojtek zamyślił się przez moment. Widziałem kiedyś coś takiego. Przypomina mi to otwór strzelniczy. Dawid wyprostował się gwałtownie. Spojrzał na przyjaciela z mieszaniną zdziwienia i ekscytacji na twarzy. Serio? Wojtek skinął głową. Przechylił ją i zmarszczył brwi. Zobacz, tu jest kolejny. Dawid odwrócił się. W ścianie, do której zwrócony był plecami, zobaczył identyczne prostokątne okienko. Obaj zaczęli gorączkowo się zastanawiać. Po co umieszczać stanowisko strzelnicze w podziemiach szpitala psychiatrycznego? Czemu właściwie było tu tyle zabezpieczeń? Czym właściwie jest to miejsce? I czemu miało służyć, jeśli nie leczeniu chorych psychicznie? Spojrzeli po sobie. Był tylko jeden sposób, by dowiedzieć się więcej. Ciąg dalszy nastąpi. Podziękowania dla sponsora odcinka, Emilii Łażewskiej. Patronami Mystery TV są Aleksandra Roszkiewicz, Sandra Polak, Aleksandra Lazar, Magda Przybyła, Jakub Komorowski, Marcin Pielak, Benjamin Machała. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV StudioLektor.pl. Scenariusz Piotr Szczupak. Czytał Jakub Rutka.